Witam, ja jestem na Junet, a dzisiaj chciałbym Was zaprosić do odcinka Fakty o Polsce, więc bez przedłużania lecimy. Polska graniczy z 7 sąsiadami. Są to Rosja, Litwa, Białoruś, Ukraina, Słowacja, Czechy i Niemcy. Przez Polskę przepływa rzeka Wisła. Ma ona długość 1047 km. Jest to najdłuższa rzeka w Polsce. Polska od północy ma dostęp do Morza Bałtyckiego. Na południu znajdują się dwa pasma górskie, Sudety i Karpaty. Bliżej środka Polski znajduje się jeszcze jedno pasmo górskie, czyli Góry Świętokrzyskie. Najwyższym szczytem Polski są Rysy, których szczyt znajduje się 2499 metrów nad poziomem morza. Natomiast najniższy punkt w Polsce znajduje się nieopodal miejscowości Raczki Elbląskie, gdzie wysokość wynosi minus 1,8 metra nad poziomem morza. Stolica Polski to Warszawa, gdzie żyje 1 800 000 ludzi. A drugie co do wielkości miasto w Polsce to Kraków, gdzie żyje 750 000 ludzi. Na ziemiach polskich znajduje się bardzo dużo złóż węgla kamiennego, jak i węgla brunatnego, przez co na ziemiach polskich występuje wiele miejsc wydobycia tego surowca. Zatrudnienie w Polsce wygląda tak, że w sektorze usług pracuje 60% ludzi, w przemyśle 30%, a w rolnictwie 10%. Bezrobocie w Polsce wynosi 5%. Od 1945 roku do 1989 roku Polska była państwem komunistycznym, gdzie ogromne wpływy mieli Sowieci. Polska w 1918 roku odzyskała niepodległość. Stało się to w dzień zakończenia I wojny światowej i odzyskała tą niepodległość od trzech zaborców – Niemiec, Austrii i Rosji. Polska swoje największe terytorium posiadała w XVII wieku, kiedy to Zjednoczona Polska i Litwa posiadały blisko 1 000 000 km². Przez II wojnę światową Polska straciła 17% populacji przedwojennej oraz zostało zniszczonych 85% zabudowań w Polsce. Polska przyjęła religię chrześcijańską po drugiej połowie X wieku. Nastąpiło to w 966 roku i nastąpiło wtedy wydarzenie nazywane Chrztem Polski. W Polsce na obecną chwilę żyje 38 milionów mieszkańców. Jest to dosyć słaby wynik, patrząc na to, że przed II wojną światową Polskę zamieszkiwało 35 milionów ludzi. PKB Polski, czyli produkt krajowy brutto, wyniósł 620 miliardów dolarów. Jest to dosyć dobry wynik, patrząc na środkową Europę. Pierwszym uniwersytetem w Polsce była założona w Krakowie w 1364 roku Akademia Krakowska. Co ciekawe, założenie tej akademii zostało sfinansowane z dochodów z wydobycia soli. W czasach prehistorycznych większość terenów Polski była zalana wodą i wyglądało to jak bagna, tylko południowa część Polski nie była tak wilgotna. W 1944 roku podczas Powstania Warszawskiego zginęło w Warszawie 170 tysięcy ludzi. Według doniesień Polacy są najbardziej bojącym się dentysty narodem w całej Europie. To już wszystkie fakty na temat Polski w tym odcinku. Jeżeli chcecie drugi taki odcinek, napiszcie w komentarzu. Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia i cześć!